Wartość przyszłą w przypadku odsetek prostych można policzyć na podstawie wartości bieżącej, czasu trwania czy to lokaty, czy to kredytu oraz obowiązującej w tym okresie czasu stopy procentowej. Wystarczy przemnożyć wartość bieżącą, czy to kredytu, czy lokaty, przez pewne wyrażenie. Wyrażenie to można znaleźć w tablicach finansowych, biorąc pod uwagę, jak długo trwał ten okres czasu i jaka obowiązywała stopa procentowa. Możemy to nazwać, że to jest mnożnik, bo wystarczy przemnożyć razy wartość bieżącą, żeby mieć wartość przyszłą. I na przykład lokata była na 1000 zł, trwała ona 2 lata i stopa procentowa obowiązywała w tym okresie na przykład 4% rocznie, odczytujemy wartość dla drugiego wiersza jako 2 lat i na przecięciu z kolumną oznaczającą tutaj obowiązującą stopę procentową zgodną z częstotliwością tutaj czasu trwania mamy wynik i ten wynik wystarczy przemnożyć razy wartość bieżącą, na przykład te 1000 zł, żeby ustalić, jaką wartość na końcu trwania lokaty, jakiegoś upływu czasu, to akurat przykładowo 2 lat, otrzymamy. A więc 1000 zł wystarczy przemnożyć przykładowej lokaty razy 1,08, aby znać wartość przyszłą. Tablice te, jak widzicie, można samodzielnie wygenerować w Excelu zgodnie ze wzorem, który tutaj został przygotowany i z odpowiednim oczywiście usztywnieniem.